Dzień dobry, szanowni państwo. W związku z informacjami, jakie ukazały się dzisiaj na portalu społecznościowym Facebook, jakoby w Sandomierzu miało powstać pole namiotowe dla osób wymagających resocjalizacji oraz dla uchodźców, uprzejmie informujemy, iż nigdy takie zamierzenie nie było planowane. Nie planujemy również pola namiotowego dla przybyszów z kosmosu. Informacje dotyczące krokodyla, jakiego widziano na Jeziorze Tarnobrzeskim oraz płetwy rekina, które widziano z kolei na zbiorniku w Piasecznie, również są przesadzone. Szanowni państwo, zapewniamy was, że nie będziemy ulegali wszelkim szantażom, atakom lub naciskom osób, które próbują to na nas wymóc. Będziemy robili wszystko, zapewniamy was o tym szczerze, aby mieszkańcy powiatu i miasta Sandomierz byli zdrowi, bezpieczni i będziemy robili wszystko, aby dbać o ich bezpieczeństwo. Także tym sensacjom dnia dzisiejszego mówimy stanowcze nie i prosimy, aby nie bawić się ludzkimi uczuciami. Bądźmy zdrowi. Spokojnego popołudnia. Wszystkiego dobrego dla was.